Przemysław Wipler, jeden z liderów partii Wolność, gościł w Łukowie na spotkaniu z mieszkańcami. Partia Wolność to partia, która w ostatnich wyborach kandydowała jako partia Koalicja Nowej Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, czyli po prostu partia Korwin. Liderem, prezesem partii Wolność jest Janusz Korwin-Mikke, a kilka miesięcy temu zmieniliśmy nazwę, żeby ona była mniej osobista, mniej spersonalizowana, a żeby skupić się na tym, co nas łączy jako członków, sympatyków, wyborców Wolności, a więc wiara, że wolność gospodarcza, wolność gospodarowania, mniej przepisów, mniej regulacji, mniej urzędników, mniej biurokracji, to jest droga do dobrobytu i do godnego zarobkowania przez Polaków, a to jest największe wyzwanie, bo jeżeli Polacy nie zaczną dobrze zarabiać we własnym kraju, we własnych miejscowościach, u was w Łukowie, w Kraśniku, na całej Lubelszczyźnie, to po prostu będzie trwało masowy wyjazd Polaków, całego mojego pokolenia i młodszych roczników za granicę, a jeżeli ten wyjazd będzie trwał, to zbankrutuje system emerytalny, system ochrony zdrowia, praktycznie wszystkie sfery polskiego życia publicznego. Spotkanie w Łukowie zostało zorganizowane między innymi po to, aby zapoczątkować tworzenie struktur partii Wolność w powiecie łukowskim. Przyszedłem tutaj namówić tych ludzi, by zaczęli działać aktywnie, pracować na rzecz zmian w Polsce, bo jeżeli Polska się nie zmieni, to oni będą nadal wyjeżdżać. W zeszłym roku, po pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, wyjechało niestety 170 tysięcy kolejnych Polaków. Musimy działać, musimy być aktywni, musimy zbudować struktury na poziomie powiatowym i gminnym, ponieważ za ponad rok, na jesieni, będą wybory samorządowe. Będziemy też starali się wypracować jak najszerszą koalicję takiej niezależnej, niepisowskiej prawicy. Mamy nadzieję, że liczba osób, które będą członkami w Łukowie Wolności, istotnie się zwiększy. Podczas spotkania poruszono wiele różnych tematów. Było też pytanie nawiązujące do tego, co ostatnio mówił w Europarlamencie prezes tej partii Janusz Korwin-Mikke. Usłyszałam, że pana szef, czyli pan Korwin-Mikke, powiedział o kobietach, że głupsze są, że to inny sort, że zarabiamy mniej i tak dalej, że zawody pewne są traktowane po macoszemu. Dlatego też może kiedyś spotkam się z panem Korwinem, bo mam nadzieję. Bardzo mnie to dotknęło. Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystykę, takie rzeczy są badane, poziom inteligencji jest badany, to ta krzywa inteligencji mężczyzn i kobiet wygląda inaczej. Wśród mężczyzn pewnie jest podobne panie doświadczenie życiowe. Łatwiej spotkać kretyna, imbecyla, kogoś szczególnie mało inteligentnego, ale statystycznie wśród mężczyzn jest więcej osób na tej drugiej krańcowej, czyli bardzo, bardzo wybitnie inteligentnych. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o sam rynek pracy, to powiedzmy sobie szczerze, w 90 kilku procentach zawodów to nie inteligencja decyduje o poziomie wynagrodzeń. I stwierdzenie pewnych oczywistych faktów, że jest różnica statystyczna między danymi grupami, w tym przypadku mężczyznami i kobietami, nie jest obraźliwe, tak jak nie jest obraźliwe dla mnie powiedzenie, że na przykład czarnoskórzy lepiej zdecydowanie dają sobie radę w koszykówkę. Proszę spojrzeć na ligę NBA i to jest po prostu stwierdzenie pewnego statystycznego faktu, który ja się absolutnie nie byłbym w stanie obrazić. Obrazić można, jeżeli ktoś w złej intencji mówi coś nieuprzejmego w stosunku do danej osoby. Z drugiej strony to nie powiedział w tym przypadku Janusz Korwin-Mikke niczego kompletnie nowego, ale powiedziane w Parlamencie Europejskim i po angielsku wywołało awanturę całkiem poważną. My bardzo cenimy kobiety również w polityce. Narodowcy uważają, że najpierw należy wzmocnić gospodarkę krajową, tak, wewnątrz, czyli nakładać nawet cła na towary zagraniczne, wzmocnić tą naszą gospodarkę, żeby ona mogła na równych prawach konkurować z koncernami zagranicznymi, prawda? Wie pan co, to jest bardzo antypolska polityka i bardzo antypolskie pomysły. Na jakie cła chciałby pan, na jakie towary chciałby nałożyć? Ale widzi, problem polega na tym właśnie, że jak ktoś chce, żeby w Polsce ludzie kupowali drogie rowery, to nałoży cła na rowery. Jeżeli chce, żeby kupowali Polacy drogie mięso, to nałoży cła na mięso. A prawda jest taka, że ani na mięso, ani na rowery, ani na pasztet, ani na nic innego, ani narodowiec, ani wolnościowiec, ani lewak w Polsce nie nałoży cła, bo cła od 1 maja 2004 roku są elementem wspólnej polityki unijnej.
Zdaniem Przemysława Wiplera partia Wolność ma duże szanse na zdobycie mandatów zarówno podczas wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych. W ostatnich wyborach zabrakło nam zaledwie 37 tysięcy głosów i nie byłoby dzisiaj samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Andrzeja Dudy. Partia ta po raz pierwszy po 1989 roku ma samodzielnie władzę. Gdyby nam się udało zdobyć zaledwie 37 tysięcy głosów więcej, mielibyśmy dzisiaj być może wicepremiera, marszałka Sejmu, bylibyśmy w całkiem innej Polsce. Bez nas albo bez Pawła Kukiza Prawo i Sprawiedliwość nie mogłoby rządzić. My chcemy skupić tych wszystkich ludzi, którzy mają poglądy wolnościowe. Są tacy ludzie u Pawła Kukiza, są tam wolnościowi posłowie, ale liczymy przede wszystkim na młode pokolenie. W kolejnych wyborach zagłosują cztery kolejne roczniki, a my wśród młodych Polaków mamy największą popularność, największą sympatię. Co piąty młody Polak głosuje na nas, chce na nas głosować. Jeżeli 1 600 000 nowych wyborców uzyska prawa wyborcze, z tego 47%, jak ostatnio, młodych ludzi pójdzie do urn i będziemy mieć tak jak dotychczas poparcie 20%, to samych tych ludzi będzie mieć 160-170 tysięcy nowych głosów. Do wyborów samorządowych zaczynają przygotowywać się już wszystkie partie polityczne. Takich spotkań będzie więc zapewne coraz więcej.